Cześć, z tej strony Tomek. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wycieczki Biegowe. Na kanale pokazuję, jak i opisuję różne miejsca, przez które przebiegam. Trasę, po której się poruszam, możecie obserwować również podczas całego filmiku tutaj w rogu. Jest ona dostępna również w opisie pod każdym filmikiem. Tak więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam do subskrypcji oraz do polubienia i komentowania moich filmików. Bardzo mi to pomaga w ich ulepszaniu. Dzisiaj jestem w Niemczech, w stolicy Bawarii, w Monachium i chciałbym Wam pokazać, jakie miejsca interesujące spotkałem tutaj, będąc podczas jednego z pobytów. Zachęcam do obejrzenia, zostańcie do końca. Pierwsze miejsce, do którego zdążam, są to Błonia Monachijskie. W 1810 roku król Bawarii, Ludwik I, bierze za żonę Teresę Saksonii. No i tutaj właśnie na tych błoniach urządzone są wyścigi konne, jako część obchodów właśnie ślubnych króla. Przychodzi 40 tysięcy osób, no i impreza odnosi wielki sukces. Tak więc od tamtego momentu postanowiono, że będzie się organizowało taką imprezę co roku. Następnie impreza przeobraża się w festyn rolny i następnie staje się miejscem, gdzie odbywa się słynny na całym świecie Oktoberfest. A pola te pod Monachium wówczas zostają nazwane polami czy łąkami Teresy. Teresem Gizę. Zaraz tam będziemy. Zobaczycie, jak to wygląda. Teren ogromny. Jakieś 420 tysięcy metrów kwadratowych. Robi duże wrażenie. Niestety w tym roku, jak i poprzednim, nie było Oktoberfest. Ale pokażę Wam chociaż miejsce, gdzie ta kultowa impreza się odbywa. Kolejny punkt na trasie naszej wycieczki jest to katedra w Monachium, która jest jednocześnie symbolem Monachium. Ma takie dwie charakterystyczne wieże zakończone cebulowatymi kopułami. No i ta katedra została wzniesiona w XV wieku i wiąże się z nią pewna legenda mówiąca, że ówczesny budowniczy katedry miał wielkie kłopoty, żeby ją dokończyć. No i zawarł pakt z diabłem, aby ją właśnie skończyć. I diabeł powiedział tak, że w zamian za duszę pomogę Ci, ale świątynia nie może mieć okien. Architekt się zgodził i po 20 latach, kiedy świątynia została ukończona, a diabeł stanął w progu, faktycznie z miejsca, z którego stał, nie było widać żadnych okien. Był to po prostu sztuczka architektoniczna. Diabeł zdenerwowany tupnął nogą ze złości, odciskając swoją stopę, po czym odszedł. A budowniczy przez ten fortel uratował duszę. Tak więc zaraz dobiegniemy do katedry. Zobaczymy, jak wygląda. No i zobaczycie odcisk samego diabła.
Biegnę teraz w kierunku Odeonsplatz, który jest jednym z największych i najreprezentacyjnych placów w Monachium. Z nim też wiąże się niechlubna historia nieudanego puczu monachijskiego z 1923 roku, po której NSDAP zostało rozwiązane, a Hitler skazany na 5 lat więzienia. Ale nie to mnie tam ciągnie. W XVII wieku Ferdynand, król ówczesnej Bawarii, razem z żoną, chcąc uczcić fakt narodzenia ich długo oczekiwanego syna, Maksymiliana II, zainicjował budowę kościoła Teatynów. No i dlaczego to jest interesujące? Ponieważ Maksymilian II ożenił się z naszą księżniczką, córką Jana III Sobieskiego, Teresą Kunegundą, która to później po śmierci została pochowana właśnie w tym kościele, w krypcie. No i ten fakt również został upamiętniony na fasadzie tego budynku, gdzie widnieją herby Bawarii oraz Rzeczypospolitej Polskiej, czyli orły i pogoń obok bawarskich lwów. Jestem ponownie w miejscu, z którego wystartowałem, czyli z Marianplatz w Monachium. Dzisiaj pokonałem kilka kilometrów. Trasę, którą mogliście obserwować tutaj w rogu, znajdziecie w opisie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Liczę na Wasze łapki w górę. Równocześnie dziękuję za wszystkie, które już dostałem. No i to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Do zobaczenia. Trasę, którą się poruszam, obserwuję... Do widzenia, do zobaczenia.